Cześć, jestem Magłoś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Hobbit razem z Zio. Witam, witam. O nie, Bilbo. Klocek mu się przykleił. Teraz powinien mieć ten klocek, wiesz, taki ciuciek, nie? No. I on dziurę w głowie do niej, żeby przyczepić. Tak, tak, żeby mógł się trzymać. Dokładnie. Mm. To jest ta umowa, ona wtedy tak się rozwijała, rozwijała bez końca, nie? No tam było tyle rzeczy napisanych, nie? Okay. Nie było tak, że on kawałek wybiegł za nimi? Tak, oni już jechali, ale czekaj, bo chyba... O, jestem Gandalfem! Ale super! Czekaj, bo trzeba tą kamerę... Czemu zawsze jesteś tą drugą postacią, fajniejszą? Ale no. Bilbo jest bardzo fajny! Czekaj, wiesz co, tu mamy pieniążki, które być może... Ja w ogóle nie widzę kamery. Mam problem, żeby obracać kamerę na tym padzie. No. Ale spokojnie, poradzę sobie. Czy ty idziesz za mną? Nie mam pojęcia, gdzie idę. Póki co coś gdzieś zakręciłem. Wiesz co, bo mamy mapkę. Masz mapkę. No. Czekaj, idę po ciebie, próbuję cię znaleźć. Okej, okay, ja idę. A ty idziesz za mną? Bilbo? Tak, tutaj idziemy, o, chodź. Halo, dobra. Ja widzisz, nie wiem, gdzie. Chyba wydaje mi się, że idziemy za niebieskimi pieniążkami. Ścieżką. I tak, to jest zaznaczone jakby miejsce docelowe. Ale ciężko się obraca, jak się nie ma joysticka tutaj do tego. Dobra, ale czy ja dobrze idę? Idę. Dobra. Idziesz, no przecież widzę, że idę. No. Bo my musimy ich dogonić, oni już pewnie są gdzieś w Bree albo nie wiem gdzie. W Bree? W Bree, jak to się nazywało. Nie wiem, czy Serek Bree, ale... Ale może. O, poczekaj, patrz, tu jest wóz i Podziej. Jest coś tutaj takiego... Musimy go nawet odpalić sobie, wyobraź, okej, okay, to jest... Czyli to jest dla czarodzieja. No, Gundolf, odpaloj. Patrz na to, fajerwerki. Albo jestem słynna z fajerwerek. Fajerwerków. Fajerwerek. Fajerwerek. No. Fajerwerek. Dobra, fajerwerk? I co tutaj... Tak. Patrz, że jest fioletowy pieniądz. Porozmawiać te wszystkie rzeczy, nie? Tak, tak, to jest tak, spoko. Bo to jest ogólnie mapa świata, ona jest otwarta i my możemy bardzo dużo zwiedzać na piechotę, nie? Dobra, dobra, biegniemy za tym, za duchownymi monetami. Albo my monetami. Teoretycznie jeszcze chyba nie dotarliśmy po prostu do misji, coś mi się wydaje, że... A czyli my dopiero biegniemy tym, tak? Jakby tą mapą taką otwartego świata. Tak, no bo biegniemy, no bo zobacz, nie mamy, nie zbieramy prawdziwego czarodzieja, nie? Ja ogólnie biegnę, bo po prostu jeszcze musimy jakby, znaczy biegniemy, bo musimy dogonić ich i dopiero wtedy zaczniemy prawdziwą zabawę, nie? No, zaraz zobaczymy. I ja? Chyba, czekaj, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, no wyszliśmy już z Hobbitonu chyba w ogóle. No chyba tak, wydaje mi się, że docieramy do Bree. Okej. Okay. Czy nie? Nie wiem. Tutaj w ogóle właśnie są klocki jakieś na mapie pozaznaczone? Nie wiem, też zaczął padać w ogóle jakoś tak znikąd. Dobra, a czy jak wrócę, to przestanie padać w Hobbitonie? Nie wiem, chodź na nie, razie. Nie, jednak pada. Dotarliśmy. Jestem ciekawa. Okej, okay. To nie jest, jest jakiś handelek. Co? Okej, okay, czyli możemy sobie kupić ryby. To chyba nie to, mieliśmy chyba pójść dalej, co? Jeszcze... Czego tak daleko? Nie wiem, znaczy już tutaj się skończyła ścieżka przed chwilą. A bo, poczekaj, bo my musimy ich dogonić, zobacz, dogoniliśmy ich. Widziałam ich kątem oka. Po drugiej podróży przez Shire i dalsze okolice Bilbo i Gandalf Szary dogonili kompanię krasnoludów. Przygoda miała się wreszcie rozpocząć. Dum, dum, dum. Kij? Myślisz, że oni wzięli z filmu te głosy? Tak to nie brzmi wiem, trochę, bo podejrzenie, że są może dokładnie tak być. Takie same, mi się tak kojarzą. Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Może tak być. Co on taki jest wkurzony? No bo on był zły. On był zły? Czy w sensie złym bohaterem, nie, czy nie, był zdenerwowany na zły. Bilbo? On jest zdenerwowany na wszystko. A, na wszystko, no tak. No tak, może masz rację. No, wait, wait, stop! O nie, dlaczego zżeracie jabłko? Co teraz? Konie nie dostaną jabłka. Mm. O, na drzewie jest jabłko. Świetnie, czyli naszą misją będzie zdobycie jabłka. Pierwsza misja włamywacza. Pomożesz? Kim zaraz będę? Bilbo? Oczywiście, wiecie, że jestem Bilbo. Bilbo. No a ja dostałem jakiegoś Dwalina, innego tego... Nie wiem, czekaj. Dwalina? Kim jestem? Oinem. Oin. Oin. Ej, Oin. Ej, Oin, pomóż. Dobra. Musimy dostać się... Czekaj, tutaj jest jakaś podpowiedź. Użyj kostura. Kostura Lego. Żeby uformować wieżę. Dobra, ja mam ten kostur, tylko tutaj, gdzie tutaj, mogę? Tutaj jest miejsce, widzisz? Ja nie mam i nie aha mogę. Okej. Okay. Ej, to było ciekawe. Ciekawe, no rzeczywiście. Patrz, tutaj dobra, kolejno o, jest. I zmieniłem się teraz na... Nori. Noriego. Ja będę tak sprawdzać wszystkie te. Chodź na górę. A, tutaj coś jest, dobra. Czyli coś by się mogło ułożyć, coś. O drabinę, żebyś mógł wejść jako
Ori. Świetnie. Dobra, a, to na dół będzie można. Dobra, właśnie na górę na razie. Czekaj, a nie, bo nie mogę wejść, bo to jest chyba za niskie. Nie jest za niskie. Przyjdź tym na dole, co jesteś. No jak, muszę być tym? Czekaj, no tak no mi się to wydaje. Zobacz, podejdź teraz do mnie. O, i teraz ty podejdź do mnie. Czekaj, bo ja ty muszę jakąś... Nie tym, zio. Czekaj, specjalną patrz. Akcję wykonać. Poczekaj. Czekaj, a nie, nie, czy mogę, czy nie? Coś nie mi tu nie gra. O! O, widzisz, czyli rzeczywiście podwójna... Akcja, dobra, właśnie na górę. Okej. Okay. Super, czyli trzeba podwójny ten, weź się zrobić. I teraz potrzebujemy kogoś tutaj, kto przyjdzie na górę, więc może... No już idę. Tylko czekaj, zrób mi drabinę. A nie zrobię ci drabiny, jest przejście. A, no dobra. Dobra, to wskakuj. Idę. I weź przywalę swoim toporem. Tylko czekaj, czy ja mam topór? Właśnie to jest pytanie. Jesteś krasnoludem, musisz mieć topór. No nie zawsze właśnie. Czymże byłby krasnolud bez Są swojego toporu? Są krasnoludy z młotami i innymi Był, różnymi dziwnymi Byłby rzeczami. Krasnoludem bez... jak ten, jak elf bez łuku. Dobra, musimy to podnieść. A, to czekaj, bo ja muszę chyba w tym krasnoludem. No. A co ty tam kombinujesz? Nie wiem właśnie, co ja niesiemy. Robię. Okej. Okay. Okej. Okay. Idź, do przodu. Okej, okay. Jest przejście. Teraz? Świetnie. Dobra, mamy więcej, kolejnego tego. Więcej postaci mamy, kolejnego no? Zioma mamy. Okej, to trzeba w takim razie zrobić teraz wysoką wieżę. Czekaj. No wskakuj, bo ty masz możliwość. Nie, coś źle zrobiliśmy. A, trzeba tylko wejść i naciskasz już B. Okej, dobra. A ja włożę jako Bilborinio. Na górę, Bilbo. Super. I teraz tak, tutaj jest coś dziwnego. Jakieś dziwne rzeczy latają. A ja czekaj, jabłko może mi się uda strącić. No, jakbyś mogła... Dobra, mam. Masz jabłko, super. To chodź do konia w takim razie. A tutaj razie. Coś jest, ja mogę to zrobić? Tam coś nie, jest. Nie, to trzeba było mieć tego z tym hakiem takim, dobra, wiesz? To idę zanieść koniom jabłuszko. Czekaj, masz koniu jabłuszko? Koniu czy koniowi? Koniu. Koniu? Koniowi. Śmieszne. Co się ze mnie śmieją, przecież... You think that's funny? You think a night raid by orcs is a joke? Ten jak zwykle wkurzony, nie? The world. You know nothing. Thorin has more cause than most to hate orcs. After the dragon took the Lonely Mountain, King Thror tried to reclaim the ancient dwarf kingdom of Moria. Brwi zmarszczone wiecznie. But our enemy had got there first. Yeah. Jesteśmy otoczeni przez orków. Czy będziemy walczyć teraz? Nie wiem, no bo to jest opowieść, ale... No nie! O, walczymy i jestem Thorinem, o proszę! Któż by się spodziewał? Musimy zabić 10 orków. No dobra, patrz, czekaj, bo ja nie wiem gdzie... A tutaj jest. Orków. No jeszcze tylko aha, 6, 5. Czekaj, nie wiem, czy właśnie mnie nie zabiły orki. Zbieraj ich jedzenie, które z nich czekaj, wypada. Czekaj, póki co to ja walczę z tymi. Kurczak, utka, kurze z nich wypadają. Tak? Tak. Kurę? Ja nie wiem, czy chciałbym kurę z orka. No nie, to ork sobie w kieszeni trzymał na pewno taką świeżą, a, dobra. To jak tak, to spoko. Kurę. Jeszcze jeden. Tylko coś nie wbiegają do nas. Dawaj, o, tu chodź tu, orku. A ty sobie z nim zawalczę. Przebieg koło mnie i pobiegł do ciebie. No bo świetnie. Może wolał z Thorinem dębową tarczą, wiesz. Ruszamy naprzód. O nie, patrz, odcięli mnie. Okej. Okay. I teraz jesteś sam? Nie wiem właśnie. Ojcze! A nie, czekaj, to jednak niebieski klocek to interesuje. Ja też właśnie zbieram. Tutaj jest ich więcej i musimy tym razem 5 zniszczyć. Okej, okay, orków? Dobra, tak, jeden... A nie, to takich 5 w zbroi rycerzy. Dobra. Na koniach. Okej, okay, to taki specjalny rycerz, tak? Tak, ta, raczej tak. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze tylko 3, ale coś ich tutaj nie widzę, coś. O, czekaj, ja więcej mięsa zjem. Ja w ogóle nie widzę swojej postaci, jest taki chaos. No zielony ciuciek, no, gdyby nie to, to nie wiedziałbym w ogóle, kim jestem. Ja też, powiem szczerze, bo rzeczywiście trochę jest chaos przy tym. Okej. Okay. O nie, patrz, on tam młotem uderza. Dobra. Co to jest? No właśnie nie wiem. Jakaś wieża? A, wieża, która strzela, ruszaj. A teraz musimy jednego... Nie możemy tam ruszyć. Chodź tutaj do mnie, chodź, patrz, parujmy się. I teraz. Patrz, pokonaliśmy go. Widzisz? Aha, o, gacie mu! O! Bokserki w serduszka. A czyli jeszcze musimy go ten, razem. No to dawaj. Dobra, wyskakuj, dajesz mu. Ale atak, nie? No. Aż się rozpadł na części. Patrz, tutaj jeszcze jest jedno do zrobienia razem. Chodź tutaj do mnie, Mortadelo. Okej. Okay. Dobra. Cóż za atak. Teraz, czekaj, na barana puść mnie! No już.
Musimy jeszcze dwóch złotych i dwóch zielonych pokonać. Bo widzę złotych, a gdzie są zieloni? Dobra. Złoty jeden już. Masz drugiego? Ja tutaj musiałam jeszcze ułożyć ciuciek jakiś. A zieloni? O, ja mam ten zieloni kołczan, to na górze. Co to jest o to coś? Weź bez, pamuj. No wiem, czekaj, tylko bo się pomyliłam. No chodź tutaj, dobra. No tam będą na górze wiem. Zieloni łucznicy. Zieloni, zawsze zieloni są łucznicy. Skąd to pamiętam, działałeś? Zawsze w grach zieloni są łucznicy. Tak? No. W sumie jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi. Grałaś w Heroesy, to nie byli zieloni łucznicy? Byli, rzeczywiście, no. ale byli też szarzy, jak byli ulepszeni. No dobra, ale to ulepszeni. No, może to. Znowu to są zieloni. Dobra, tak bardzo blisko stoję. Ała. No widzę właśnie. A ja w ogóle mnie tam nie ma. Chodź szybko, się musimy skompresować. O nie, ale mnie odepchnął. Czekaj, bo ja tak ogólnie mam lipę. Nie wiem, gdzie jestem. No jesteś koło niego tam gdzieś. A tu! Chodź się skompresujmy. No to próbuję. Dawaj go. O, rozwalił mnie. Tak, no właśnie widziałem. Czekaj, szybko! Hop. Spamuj X. To nie trzeba spamować, to trzeba tak wykonać, wiesz? Tak, nie, spamować, zobacz, widzisz? Okej. Okay. Znaczy, w sensie, nie powinieneś się spamować, ale to działa. Masz tu. Hop. Dobra, mamy to. Dobra. Okej, okay, super. Załatwiony. Ej, okay. to jest skomplikowana taka walka. I 3 złotych zostało. Masakra, po prostu. No trochę, jest tutaj rzeczywiście chaos. Masakra, chodź ale tutaj, poczekaj. Trzeba drzwi otworzyć. No to chodź tutaj. Ja nie wiem, którym ja jestem. No to, mówię, to jest masakra, po prostu jest strasznie, strasznie chaotycznie zrobione. Ja tam jestem, a ty mówisz, okay. Chodź tutaj. Cyk. Już pojedynczym kliknięciem. No to tak, się robi. Pojedynczym kliknięciem, ale chodzi o to, żeby to zrobić. Dobra, dawaj, 3 złotych. Możemy skompresowani z nimi walczyć. Właśnie, tak robimy. Albo robimy i nie. Mogliśmy, ale jednak nie możemy. No, no. Ja w ogóle walczę z nimi. Kurczę, jak się nazywało to? Ten kiścień. Kiścieniem walczę. Bo jeszcze, okay. Kiścień, gdyby nie to, że zginęłam, dawaj, to no. Całkiem niezły jest. Pomóż! Pomagam, już spokojnie, nie? Naprawdę nie mam pojęcia, jak tu walczyć w jakiś sensowny sposób. No bo strasznie ich jest dużo. W ogóle X-em to jest chaos. Ja nie wiem, kto jest krasnoludem, kto nie jest krasnoludem. A słuchaj, nawalaj po wszystkich najwyższych. Orki niskie, krasnoludy też niskie. No jest 1 złoty, próbuję go zaciupać, ale jest bardzo ciężko. Już dobra, to. Już. Teraz tak, ja mam kiścień, więc dobra. Idę pociągnę za sznurek. Czy za łańcuchem w sumie. Dobra. Mamy ich. Subcio. Teraz łuczników trzeba szybciutko rozwalić. Na krótką odległość oni nie powinni mieć żadnych szans, nie? Dokładnie, tak. Rozwalimy ich. Dawaj, jeszcze jeden tam z przodu. Gdzie? Nie widzę. Tam oddali. A, tutaj się schował. O, odsunął się, żeby cię strzelić w plecy. Szkoda, cwaniak, nie? Dobra, mamy ich. Dobra, rozwalony. Ruszamy dalej do tego. Do czego? Jak się nazywał? Azog, tak? Azog? Azog? Azagog. Coś takiego. Aragorn. No nie. Wiemy, że nie on. To nie z tej serii po prostu. Bła! A było powiedziane, kto to mówił bła? Bo ja się nie przyjrzałam. Azazog. Azazog? Azog? Kurczę, no, nie wiem, no nie spojrzałem. No właśnie ja wiem. Ja spojrzałem tylko na bła. A, to dlatego dębowa tarcza. Tak, bo Thorin dębowa tarcza, dokładnie. Ładnie, tak. Nie. O, nadchodzą. I co teraz? Po co rozwalamy tutaj wszystko i co ty robisz tutaj? Nie wiem, dlaczego wszystko ty chcesz rozwalić. Rozwaliłeś łącznie, mamy... wszystko łącznie ze mną. Jaki mamy cel w ogóle tutaj? No pokonać go, zobacz. O, poczekaj. Okej. Okay. Patrz. Ja to tam ścianę z tyłu rozwalam. Dobra, sobie. A ja rozwalam jego. O, tam znalazłem coś. To się rozwalaj sobie, a ja mini zestawy to zbieram. Zbieraj. To, o nie, to był ważny cios, a ja go zepsułam, bo nie jeden przycisnęliście. Okej, okay. Teraz ja powalczę, co? Okej, okay, a ja pozbieram kasiury. Ała, ale dostałem. No, chodź tu, mordo, wracaj. Chodź, uciekł. On nie nawiał nam. No i co teraz? Co za tchórz, co, się śmiejesz. A, już wszystko jasne. Patrz, orki przyleciały. Macie tutaj, cwaniaki. No wiesz co, ty masz młot, super. Możemy się dostać dzięki temu do niego na górę. Poczekaj. To było zaplanowane. A tutaj jest coś, czy mi się wydaje. Czekaj. Okej. Okay. Uwaga. A nie, tam się, patrz, bo coś się przeraziło mnie tam coś. Tam nic nie ma. Okej. Okay. Walcz, zio, walcz. Walczę. Uwaga. Aha, to co? I nie uderzyłeś go? No właśnie nie wiedziałem, czy ale ja mam czekać. Ale spamowałeś tymi przyciskami? A powinienem? O, tutaj są te takie czarne. Ja myślałem, że mam tylko kliknąć pojedynczo na przyciski. A ja nie wiem. Okej. Okay. Ale może zadziałało, skoro uciekł? Nie wiem, no może tak. Może tak, bo ja tak samo miałam poprzednim razem przecież. Mm. No i co teraz?
Dobra. Co teraz, gościu? Chodź, ruszamy na niego. Dobra. Tędy prawdopodobnie nie, czekaj, to jest ciuciek. Czy ty masz... kiścień? Nie. Może ktoś inny ma, bo to jest parę osób. A jest, dobra. Ten ma kiścień. Okej, okay, rozwalili mnie. Rozwalili mnie, ale ja mam kiścień. Dobra. Idę tam w takim razie. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jest jeszcze jeden załatwiony. Osłaniam. Cały czas. Mamy wejście. Spokojnie. Mamy wejście na górę. O, mięsko. Super, zbieraj, bo to się na pewno nam przyda do czegoś. No. To pewnie do jedzenia. Tak, myślisz? No i no w sumie tak, jesteśmy krasnoludami, lubimy jeść. Dobra, otwierasz tutaj jakieś przejście? Nie, poczekaj. Przeskakuj, tutaj... tam masz ten, kiścieniem się złapał. No wiem. Ulala, to było niezłe. Walcz! Uderz go, okej. Okay. Czekaj, który to był? A! Na dole, skok. Wiem. No cios. To już wiem. Ja sobie postoję, i teraz słyszysz cios, patrz. A tam coś jest w ogóle. Uderzę, udało mi się teraz, bo podskoczyłam. Chyba nie zablokowałam, a może? To jest coś strasznego na domach? Tak, tam jest coś strasznego. Jeszcze nie wiem co, no ale coś jest, wyrobiłam. No walczę. A dlaczego Thorin to Thorin miał walczyć. A, no tak, racja. Ociął mu rękę. Nie, moja ręka. Myślałam, że ta ręka zacznie iść potem. Co, nie zorientowałeś się, że to jego? Nie no, idzie ją złapać, bo ona ucieka. Okay. Ona ucieka i on razem z nią. Super. Albo wszyscy orkowie gonią teraz rękę. Azog. Wygląda. Azog. Azog, tak. Mówię za pierwszym razem Azog. I thought to myself, no tak, no. There is one. Zapomniałam już, że to była opowieść. I could call King. On jak zwykle zmarszczony. Nawet takie słowa mu nie pomagają. And the pale orc. What happened to him? He died of his wounds long ago. Tak, tak. Powiedzmy. Patrz. Zingardur Bier. Bardzo mi się podobały te języki tutaj zastosowane. Patrz, dzwoni. No miał powiadomić, nie? I myślę, że na dzisiaj wystarczy. Panie się następnym razem, jeśli jesteście ciekawi dalszej historii, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Na razie. Pa.